Cześć Tomasz. Dzień dobry. Powiedz proszę kilka słów o sobie, czym się zajmujesz zawodowo? Nazywam się Tomasz Więch i zajmuję się zawodowo social media, Facebookiem, Instagramem i tym, żeby poprawiać tam wyniki firm. Żeby po pierwsze te firmy wyglądały tam ładniej, budziły większe zaufanie potencjalnego klienta, a po drugie, żeby te firmy umiały tam się promować zgodnie z tym, co na Facebooku działa, bo bardzo często ludzie nie nadążają za rozwojem tych portali. No a my jako agencja reklamowa, taka sześcioosobowa, zdalna, pomagamy w tym po prostu. Okej, chciałbym się dzisiaj dowiedzieć od Ciebie kilku rzeczy. Co mały przedsiębiorca mógłby zrobić samodzielnie może, żeby na tym Facebooku, w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, żeby działać lepiej, działać skuteczniej? No i zacznijmy może od Facebooka. Na Facebooku mamy dwie takie główne opcje. Mamy nasz profil prywatny, konto osobowe, nie wiem, różnie to nazywają ludzie. No i mamy fanpage. No i są takie różne opinie. Ostatnio sporo osób narzeka, że na fanpage'ach te zasięgi tak bardzo spadają. No i pytanie pierwsze, czy obecnie, teraz, jeżeli nie chcemy inwestować jakoś dużych pieniędzy w reklamy, czy jest w ogóle sens zakładania fanpage'a i prowadzenia tego? Pytanie, jaki masz cel faktycznie w tym fanpage'u, bo zawsze jest sens, nawet po to, żeby się pojawić w internecie, to jest moja opinia. Natomiast na pewno można dużo zrobić, zwłaszcza będąc małym przedsiębiorcą, kiedy zrobimy w głowie taką lekką zmianę myślenia trochę, czyli ludzie wciąż nazywają na przykład konto, które nie jest fanpage'em, konto takie Jan Kowalski, ludzie nazywają to kontem prywatnym. I kiedy zmienisz w głowie myślenie, że to nie jest konto prywatne, ale to jest twoja wizytówka do biznesu, to możesz bardzo dużo zdziałać bez fanpage'a, możesz dużo zdziałać na grupach dyskusyjnych, możesz zdziałać bardzo dużo wśród swoich znajomych, którym też zakomunikujesz, co robisz. Bo zobacz, że jeśli mówimy cały czas o małym biznesie, to ile razy jest tak, że nie masz pojęcia tak naprawdę, co robią biznesowo twoi znajomi, których widzisz na grillu regularnie, prawda? I bo my nie komunikujemy tego, bo my po robocie nie gadamy o robocie. No i taki mały biznes, pierwsze co może zrobić, to on może zakomunikować na swoim Facebooku prywatnym, osobistym, tym, którym masz bez żadnego fanpage'a, co ten biznes faktycznie robi i do kogo on trafia. I może wśród twoich znajomych na początku będzie ktoś, kto będzie mógł z tego skorzystać, potem dać ci polecenie i to ci trochę napędzi ten biznes, pomoże ci to zrobić. Dokładnie, też to ostatnio doradzałem mojemu znajomemu, on się do mnie zgłosił, bo chciał zrobić sobie stronę internetową, chciał sobie gdzieś jakoś inwestować w reklamę na Facebooku, bo on założył firmę i podał swój numer telefonu w CIDG. I od razu mu dużo firm zaczęło dzwonić, że mu zrobią stronę, że mu poprowadzą kampanię. No i on się tak to trochę poddał pod to, no i chciał zrobić coś takiego. No ale mówię, wiesz, na początku masz takie opcje, że bezpłatnie możesz dotrzeć praktycznie do kilku tysięcy osób, chociażby zrób właśnie takie proste rzeczy, nie? Ale co dokładnie, jak dokładnie w tych mediach społecznościowych to komunikować, co robimy? Co możemy tam zrobić? Gdzie to napisać? Czy co, wystarczy jakiś jeden opis, dać taki jeden status tekstowy, czy w jaki sposób to komunikować? Okej, tak najprościej. Dla każdego przedsiębiorcy, który startuje z jakimś pomysłem na siebie i chce to robić, układając to chronologicznie, co warto by było zrobić? Na początku potrzebujesz, jeżeli masz inaczej do tej pory, ustawić sobie swoje imię, nazwisko na Facebooku, bo często ludzie tam mają jakieś swoje niki jeszcze z gimnazjum, jakieś śmieszne ksywki, to wyrzucamy i robimy swoje imię, nazwisko z dowodu. Później ktoś, kto ma dobry telefon komórkowy typu iPhone, robi nam dobre zdjęcie i to zdjęcie swojej twarzy uśmiechniętej dodajemy na zdjęcie profilowe. To już powoduje to, że ludzie widzą nas jako ludzi, mogą nam zaufać. Następnie zdjęcie w tle, które jest takie duże, to się nazywa cover photo, robimy jako wizytówkę. Bo tam jak zobaczysz sobie swoich znajomych, większość z nich, którzy mają jakieś biznesy nawet takie, wiesz, w małych miastach, w małych miejscowościach, tam są jakieś, nie wiem, ich ulubione kluby piłkarskie, zdjęcie ich samochodu, zdjęcie z rodziną. I to są fajne rzeczy, to jest dobre, natomiast kiedy chcemy zarabiać z Facebooka, no to warto komunikować to, jaki jest twój produkt. Czyli tam możesz napisać sobie na przykład, dowożę pizzę z tego baru, bo go prowadzę w tej i tej okolicy. I to już może pomóc ci, żeby twoi znajomi zobaczyli, że mogą od ciebie coś zamówić, mogą ci jakby pomóc w biznesie w ten sposób. Następnie, kiedy masz już zdjęcie profilowe, swoje imię, nazwisko i masz cover photo, to kolejnym etapem, który warto by było zrobić, jest sobie takie wpisanie podstawowych informacji o sobie, czyli tam idąc na Facebook masz tak zwane bio, czyli takie trzy linijki tekstu. No to napisz tam, za co ci mogę zapłacić. Na przykład wykonuję meble z drewna na zamówienie i numer telefonu. To są takie drobne rzeczy, to jest takie banalne i śmieszne, ale jak patrzę na małych przedsiębiorców, którzy wkurzają się, są sfrustrowani na brak klientów, to tych rzeczy nie mają zrobionych, a one są darmowe, wymagają pół godziny pracy.
Następnie warto by było uzupełnić sobie historię edukacji, historię tego, gdzie się pracowało, bo te wszystkie rzeczy na początku zwiększają twoją wiarygodność dla nowych ludzi, pokazują w ogóle, jaki masz taki, wiesz, background, experience życiowy w tym, co aktualnie robisz. I to jest taka podstawa podstaw. A później to, co robi się totalnie za darmo również, to warto by było raz na miesiąc, raz na 3 miesiące napisać posta na Facebooku, ale nie żeby tam wstawiać śmieszne koty, ale żeby napisać faktycznie, co się wydarzyło w tej twojej drodze zawodowej w ostatnich 3 miesiącach. Kogo obsłużyłeś, jak rozwinąłeś firmę, ewentualnie dlaczego ją w ogóle rozwijasz. Bo takie rzeczy, jeśli będą napisane faktycznie merytorycznie i ciekawie, bo to będzie z twoich emocji wynikało, to one będą klikalne. One będą się czytały, nawet jak to będzie długi post, bo nasi znajomi faktycznie lubią takie rzeczy, oni je skomentują, a dzięki temu zobaczą to jeszcze ich znajomi i ty masz dzięki temu darmową reklamę. Tylko to musi być post, który ma wartość, a nie po prostu wstawianie kolejnych śmiesznych kotów. Dobra, post, który ma wartość, no to jeszcze nad tym później będziemy trochę filozofować, w jaki sposób tworzyć posty, które mają wartość, bo to ciekawy temat. Ale jeszcze chciałbym się dopytać, powiedziałeś o tym zdjęciu w tle, cover photo, na tym zdjęciu w tle powinny się zawrzeć też jakieś teksty, tak? Że tam napisać tekstem, co robimy na zdjęciu, na grafice. Najlepiej tak? Byłoby, żeby to było na przykład twoje zdjęcie, gdzie stoisz przed tym biznesem, który prowadzisz, czy trzymasz jakiś taki atrybut mocy, załóżmy jak robisz strony, no to zrób sobie zdjęcie z laptopem po prostu, to jest moja sugestia. Ewentualnie napisz po prostu, że tworzę strony internetowe dla małego biznesu, no. W tym kierunku bym to robił. To musi być pisane wprost, bo bardzo często jak są małe biznesy, to ja widzę, bo też pracuję z takimi ludźmi, że my się wstydzimy tego, że mamy jakiś biznes i że chcemy go rozwinąć. I jakby boimy się o tym powiedzieć, że to mamy. Jakby to jest takie trudne, bo wtedy trudno wyjść z jakimkolwiek marketingiem. Ale tak, ja bym to pisał wprost. Dobra. Na Instagramie też w sumie możemy zrobić podobne rzeczy. Tam też mamy ten biogram, też ten krótki opis, też tam dodajemy. Okay. Tak, jest bardzo, bardzo podobne. Kolejna rzecz, fanpage na Facebooku. Zakładać ten fanpage w ogóle, czy nie? Jak zakładać, no to po co, w jakim celu ten fanpage zakładać? Co tam robić na fanpage'u? To jest w ogóle duży taki switch, taka zmiana w myśleniu. Natomiast ludzie się nauczyli tego, że jak mają fanpage, to na fanpage'u dodają promocje i dodają swoje posty regularnie. I to jest największa taka krzywda, którą ktoś sobie robi, że ma w głowie, że musi tam być aktywny. No właśnie wcale nie musi. Fanpage warto mieć dla mojego biznesu, głównie po to, żeby móc używać reklam płatnych na Facebooku, bo to jest najtańsza obecnie metoda na skuteczne dotarcie do ludzi zainteresowanych twoim produktem i na jakby jak najlepsze wykorzystanie nawet tego małego budżetu, który masz. To oczywiście wymaga pracy, żeby tego się nauczyć, wymaga czasu, ale kiedy chcesz rozwijać biznes i nie poświęcisz czasu na marketing i reklamę, no to bardzo często kończysz tak, że masz firmę i narzekasz, że ktoś, kto gorszy od ciebie, ma więcej klientów. No bo ludzie go znają, więc idą do niego, a ty sobie siedzisz, wiesz, w swojej takiej komórce, klitce, no i nie masz nikogo, kto pyta o twoje usługi, nie? Dobra, czyli też wczoraj o tym na live mówiłeś, że fanpage jest spoko, że lepiej niż na przykład wrzucać tam dużo postów, lepiej zrobić przemyślaną, jak to wczoraj nazwałeś, przemyślaną strategię płatnych reklam, coś takiego? Tak, tak. Jest taka możliwość, że możesz sobie to bardzo prosto ułożyć, wiesz, i to będzie mega case właśnie dla mojego biznesu. Jak masz, nie wiem, trenerów personalnych, jednoosobowe działalności tego typu, jak masz, nie wiem, ludzi właśnie, którzy sobie sami tworzą strony www i chcą to rozwijać, może ludzi, którzy piszą teksty, może, nie wiem, indywidualnych psychologów, dietetyków. Generalnie każda osoba, która jest takim self-made manem, sama pracuje z biznesem, może zrobić bardzo prosto taką uniwersalną strategię reklamową. Po pierwsze, to co musi zrobić, to potrzebuje nagrać takie wideo pierwszego kontaktu, takie minutowe wideo, w którym dokładnie i wprost powiesz, co robisz, dla kogo, w jakim mieście. To jest bardzo proste i do nagrania tego wystarczy czasami telefon komórkowy i minimalna umiejętność jakby ustawienia się dobrze przodem do światła, do słońca i to wszystko. I takie wideo w minutę jest w stanie technicznie nagrać każdy, tylko większość przedsiębiorców, jak słyszy o wideo, to się tego boi. I dlatego robi grafiki i promocje, które nie działają w ogóle. Natomiast, kiedy to wideo już masz, jako przedsiębiorca, dodajesz tam napisy, żeby to, co mówisz, mogło być zrozumiane bez dźwięku, bo większość ludzi ogląda wideo w social media bez dźwięku. I to jest twój materiał reklamowy, który później uruchamiasz właśnie na Facebooku. To jest twój w ogóle pierwszy post. I ten post dopalasz reklamą za 10 zł dziennie w twoim mieście. I on ma w kółko sobie chodzić i zdobywać ci cały czas nowych ludzi,
uświadamiać w ogóle, że ty jesteś, że nazywasz się Tomek bądź Paweł i że robisz social media bądź strony dla tych i tych ludzi w tym i tym mieście. To jest pierwszy etap kontaktu z tobą jako z marką i ludzie już po tym etapie bardzo często do marek osobistych, do ludzi personalnie będą się odzywali po usługi czy po produkty. Drugim etapem warto by było się nauczyć, jak zrobić remarketing do tych ludzi, czyli nie wiem, czy ludzie wiedzą o tym w ogóle, że wideo na Instagramie czy Facebooku jest dlatego fajne i dlatego bardzo pożyteczne i sensowne i warto go robić, bo do wideo później możesz dowiedzieć się, kto to wideo oglądał i dokładnie tym ludziom wysyłać kolejne komunikaty, takie jakie chcesz. No zobacz, jeżeli ty wiesz, że dana osoba obejrzała 15 sekund twojego wideo, to możesz do niej totalnie inaczej mówić, bo już wiesz, że ona cię trochę zna, skoro widziała to wideo. I drugim pomysłem, drugim etapem poza tym wideo jest to, że taka marka osobista, taki ktoś, kto sobie sam rozwija swoją firmę, powinien napisać jednego posta miesięcznie, maksymalnie dwa posty miesięcznie, nie więcej, ale poświęcić na te posty na przykład 4 godziny, żeby pomyśleć, o czym napisać, żeby pomyśleć o tym, co w tym mieście jest problemem w twojej branży, jak ty go rozwiązujesz, żeby to był faktycznie post merytoryczny, który serio na przykład klienci mogą czuć jako wartościowy. Na przykład możesz napisać jako trener personalny, dlaczego w twoim mieście ludzie są wciąż grubi, mimo tego, że ćwiczą. To jest post, który klientom może się przydać. Możesz napisać na przykład twoją analizę najpopularniejszych siłowni w mieście jako trener i coś takiego wysłać. Ale to wysyłasz do ludzi, którzy już widzieli twoje wideo i tylko oni mają widzieć ten post. I dzięki temu to jest dla nich drugi komunikat. Oba komunikaty były na wysokim poziomie, więc oni już wiedzą, czym ty się zajmujesz, widzą, że masz wiedzę merytoryczną, więc trzeci komunikat, jaki do nich wysyłasz, to dopiero jest oferta sprzedażowa. I te trzy kampanie, one mogą sobie chodzić cały czas, a jesteś w stanie je przygotować, jak je sprężysz w ciągu jednego dnia. Dobra. I wtedy ten fanpage dla małej firmy nie pozwala, jakby nie wymaga od ciebie ciągłej aktywności, pisania setki postów dziennie, natomiast osiągasz efekt, jakiego chciałeś od Facebooka, czyli pokazujesz się do szerokiego grona odbiorców. Okej. Okay. Mówiłeś o tych reklamach. To nie robimy tego w ten sposób, że wrzucamy taki film u siebie na tablicę i później dajemy promuj post, tak? Tylko te reklamy zawsze tworzymy przez menedżer reklam, tak? To jest moja rekomendacja. Natomiast to jest bardzo niewygodne narzędzie. Tylko tyle, że to, co my widzimy jako przedsiębiorcy, kiedy mamy fanpage, no to mamy ten taki niebieski guzik pod każdym postem na fanpage'u, promuj post. To jest taka metoda Facebooka do tego, żeby dawać ci większe zasięgi, natomiast ona nie jest optymalna. To nie jest coś takiego, że robisz krzywdę komuś, jak to robisz, ale twój portfel cierpi bardziej, bo te reklamy, jak zauważyliśmy, często są 2, 3, 4, nawet 9 razy droższe niż te, które sobie świadomie włączysz przez ten przycisk menedżer reklam Facebook. Więc warto by było albo znaleźć sobie z tego szkolenie, jako taki mały przedsiębiorca, albo znaleźć sobie kogoś, kto to robi za ciebie. Natomiast ja szkolenia i tak rekomenduję, bo ty potrzebujesz rozumieć, jakie to narzędzie ma możliwości, aby później wiedzieć, jak rozliczać osobę, która dla ciebie to robi, jak ci urośnie biznes. Więc menedżer reklam Facebook, jak wpiszesz w Google, to jest darmowe narzędzie od Facebooka, każdy ma go dostępne, tylko bardzo mało osób znajduje w sobie siłę, żeby się go nauczyć. I to jest trochę tak jak z dietą, no nie, że wszyscy wiemy, że żeby schudnąć, trzeba po prostu mniej generalnie jeść i biegać, ale no dalej mamy ludzi, którzy niekoniecznie chudną, prawda? Czyli nie wdrażamy tych rad. I pewnie po dzisiaj będzie osoba, która sobie uruchomi reklamę przez promuj post. Trudno. Musi wiedzieć, że przepłaca. Dobra. Zaletą tego menedżera reklam jest to, że tam też mamy takie bardzo konkretne opcje targetowania tych reklam, tak? Możemy te reklamy skierować dokładnie do ludzi, na których nam zależy. W jaki sposób te reklamy targetować? Co musimy sobie w ogóle wymyślić, nie wiem, stworzyć jakiś profil klienta, co trzeba zrobić, żeby dobrze te reklamy skierować? To jest podstawa w ogóle samego marketingu, czyli no, ty musisz wiedzieć, do kogo ty chcesz sprzedać. Bardzo często przedsiębiorcy wciąż to mówią w Polsce. Jak pytam, no dobra, proszę pana, panie Władysławie, kto jest pana grupą docelową, czyli kto może ten produkt kupić najchętniej? Każdy, no, pan wszyscy. Władysław mówi wszyscy. I to jest najgorsze. To jest najgorsze w marketingu internetowym, bo technicznie może kupić każdy, ale pytanie, czy na przykład 18-latka będzie na twój produkt stać? Czy 60-latek twój produkt zrozumie? Czy 45-latek będzie z niego umiał skorzystać, jeśli to będzie na przykład produkt technologiczny? I po to się to robi, abyś ty komunikował się w internecie do tej grupy,
najbardziej chętnych na zakup fanów, najbardziej chętnych klientów, którzy i tak szukają tego typu rozwiązań. Bo no zgodzę się z tym, że Mercedesa za 200 tysięcy, 300, 400 technicznie może kupić każdy po skończeniu 18 lat, prawda? Kto ma prawo jazdy i jakby będzie go mógł użyć, prawda? No tylko Mercedes się świadomie komunikuje do osób 35+, do przedsiębiorców bardzo często i do ludzi na poziomie, no bo ma takie marże, że dla innych ludzi nie jest to dostępne. I ty potrzebujesz, tak upraszczając, jeśli masz biznes lokalny, bo skoro zakładasz dopiero biznes, startujesz, mówimy o małych biznesach, potrzebujesz wiedzieć, ile osób w twoim mieście, w twojej wiosce, okolicy może tak realnie do ciebie dojechać, aby kupić twoją usługę czy produkt. W jakim wieku oni są, jaki to jest zakres wieku, na przykład między 25 a 35, ile tych osób jest w twojej okolicy i z jak daleka dojeżdżają. I to ci pokazuje w ogóle, do ilu osób, w jakim obszarze możesz publikować swoje reklamy, a dzięki temu wiesz na przykład, jaką sobie założyć kwotę na reklamy każdego miesiąca. Okej, tam też Facebook ma takie bardzo szczegółowe możliwości targetowania. Możemy na przykład targetować według zainteresowań tych osób, tak? Czym one się interesują. Według lokalizacji tam też jest chyba tak, że nawet możemy zawęzić bardzo tą lokalizację, że osoby, słyszałem o tym, nie wiem, czy to faktycznie działa, że na przykład jeżeli są gdzieś jakieś targi branżowe, to moglibyśmy sobie ustawić lokalizację, na przykład halę tych targów, czy gdzieś w okolicy i kierować ludzi do reklamy do ludzi, którzy byli na jakichś targach branżowych, tak? Jest coś takiego? Tak, 100%. To w ogóle są bardzo ciekawe możliwości, bo targetować reklamę możemy albo na cały świat, albo na Polskę, albo na województwo. I teraz jak schodzimy do małych biznesów, to się robi ciekawiej, bo możemy sobie nawet zawęzić tą reklamę, aby się pokazała tylko w granicach konkretnego bloku mieszkalnego. Na przykład załóżmy, masz przedszkole na osiedlu, więc reklamy tego przedszkola mogą widzieć tylko ludzie na tym osiedlu. I to będzie śmiesznie tania reklama, bo tych ludzi tam jest bardzo mało w skali Facebooka, więc ona cię wyniesie, wiesz, 100 zł, 200, 300 w miesiącu i pewnie nie więcej, a ludzie się dowiedzą o tym, że to przedszkole istnieje. Z takich ciekawostek jeszcze, to co wie o nas Facebook, to jest bardzo ciekawe, bo my jako Kowalscy boimy się tego, że o nas coś Facebook wie. Natomiast ja sugeruję zmianę myślenia znowu tutaj, żeby te dane wykorzystywać do rozwoju swojego biznesu. Skoro one są dostępne, skoro są już zebrane i możemy z nich w ogóle najlepsze, jakby za darmo mieć do nich dostęp, no to warto to zrobić. I jakby jakie są te dane? Na przykład, jeżeli jesteś z kimś w związku, no to masz możliwość sobie to oznaczyć na Facebooku, prawda? I okej, teraz tak. Jak ktoś to oznacza na Facebooku, to jest jakby jasny komunikat, że te osoby są w związku, więc będą widziały teraz inny typ reklam, bo na przykład tematyka zaręczyn może bardziej być bliższa tym osobom niż tym, które w związku nie są, prawda? Natomiast, co jest ciekawe, kiedy nie oznaczysz sobie, że jesteś w związku, ale nagle twój telefon i telefon twojej koleżanki bądź kolegi jest między godziną 23 a 8 bardzo blisko siebie, to jest też pewien sygnał dla Facebooka, że skoro oba telefony regularnie w nocy leżą blisko siebie, to jest jakaś szansa na to, że te osoby też są w związku, prawda? I w ten sposób, podając takie rzeczy, jest bardzo dużo możliwości targetowania tych reklam. Na przykład wiemy, kto w Polsce, w sensie nie wiemy dokładnie osoby, ale wiemy, ile osób w Polsce jest takimi hardkorowymi fanami piłki nożnej. I możemy do nich docierać reklamą. Na przykład możemy docierać reklamą do osób, które częściej niż dwa razy w tygodniu komentują wpisy związane z piłką nożną. Taka możliwość w ogóle targetowania jest. Możemy sobie wybrać osoby, które się interesują laktatorem na Facebooku, czyli pewnie młode mamy, które mają problem albo mają małe dzieci, prawda? Możemy trafić do ludzi, którzy na przykład są na Facebooku oznaczeni jako właściciele małych firm, czyli do ludzi, którzy są nawet w twoim targecie, myślę, Paweł. Dodatkowo co więcej, możemy trafić do ludzi, którzy na przykład są administratorami fanpage'y restauracyjnych. Więc jak masz biznes, który dowozi na przykład produkty do restauracji, no to możesz się targetować tylko na ludzi, którzy faktycznie zarządzają Facebookiem restauracji. I takich możliwości można jeszcze multum wymieniać, tak jak o tych targach wspomniałeś. Możemy zawęzić sobie do konkretnego budynku nawet targetowanie na Facebooku i do konkretnego wieku, do jednego rocznika nawet, czyli między 18 a 19. Więc to są bardzo precyzyjne możliwości targetowania i o tym możemy mówić bardzo długo, ale mały biznes tak naprawdę, taki podstawowy biznes, który dopiero startuje, on potrzebuje takich podstawowych możliwości targetowania, bo te rzeczy są ciekawe, kiedy masz duże budżety, kiedy ktoś nad tym siedzi długo, a my w małych biznesach jako startupy, ludzie, którzy rozwijają biznes gdzieś tam po godzinach,
potrzebujemy, bo mamy na reklamę może 500 zł, może 300, potrzebujemy po prostu reklamy głównie zasięgowej, która dotrze do dużych ilości osób i to jest też fajne na Facebooku. Bo zobacz, że jak ktoś ma fanpage i pisze posty, no to ten jego post, jak zakłada fanpage, dociera do 100 osób, do 50, do 400, jak pójdzie dobrze, a za 2, 4, 5 zł na Facebooku docierasz do 1000 osób. No to jak masz 50 zł, to masz 10 tysięcy osób za tą reklamę. Więc tobie się teraz, jako małemu biznesowi, nie opłaca tylko pisać postów. To w ogóle jest nieopłacalne, bo i tak spędzasz ten czas na tym, żeby zrobić posta, wymyśleć go, dodać grafikę. Natomiast dużo rozsądniejszym systemem budowania marketingu swojej marki jest dbanie o to, ile osób miesięcznie cię widzi. I jeżeli to jest poniżej 10 tysięcy, no to robisz coś źle z marketingiem. Okej. Okay. Dobra, jeszcze chciałbym, żebyś jeszcze raz powtórzył, bo już o tym trochę wspomniałeś. Jeżeli już zaczynamy tworzyć te reklamy, to mówiłeś o takich trzech rodzajach filmów. Najpierw powinien być taki film, gdzie generalnie mówisz o sobie, tak? Co promować powinien? Czyli najpierw robimy taki film, gdzie opowiadamy o swoim biznesie i możemy, dobra, ty mówisz, żeby docierać szeroko na zasięgi, ale możemy też targetować, że konkretnie chcemy docierać do konkretnych osób, czyli zawęzić, oczywiście najlepiej do 10 tysięcy, ale osób z naszego targetu, tak? Czyli najpierw robimy taką reklamę, gdzie mówimy o sobie, o swojej firmie, czym się zajmujemy, komu pomagamy, tak? Drugi rodzaj postu to jest jaki post? Najlepiej, żeby to był post raz w miesiącu, taki kontentowy, czyli który opisuje na przykład twój ostatni miesiąc pracy, twoje wnioski o tej pracy, twoje wnioski o klientach, albo porada dla klientów, ale taka serio porada, którą ty czujesz i która ciebie na przykład irytuje, żebyś ty to pisał na emocjach. Okej, okay, a mamy jakoś robić takie reklamy w celu, żeby tych ludzi przyciągnąć, żeby oni dali nam lajka na fanpage'u, tak? I później kierujemy już ten post tylko do osób, które polubiły nasz fanpage, czy jak to robić? Tak naprawdę wtedy, kiedy masz już to wideo, które sobie tam śmiga, to ten drugi post można na przykład byłoby uruchomić znowu z reklamą celem zasięg, żeby ona w ogóle szeroko poszła sobie, bo jeżeli prowadzisz biznes w małym mieście, to z celem zasięg stosunkowo szybko staniesz się rozpoznawalny, w stylu ludzie ci będą kojarzyli, że ten człowiek odpowiada za to w tym mieście, więc ja bardzo lubię cele zasięgowe, bo często wpadamy w pułapkę tego, że chcemy lajki. Tylko lajki są na Facebooku drogie i nie każdy lajkuje. Nawet jak sam pomyślisz, kiedy ostatnio sam lajkowałeś posta, czy komentowałeś cokolwiek, to raczej więcej oglądamy biernie, niż komentujemy. Dlatego ja bardzo lubię dla małych biznesów używać celu zasięg, bo wtedy mogę w danym mieście, w tej grupie docelowej, dotrzeć za ten sam budżet do czterokrotnie albo pięciokrotnie większej grupy ludzi, niż gdybym chciał mieć lajki czy komentarze. Więc ten pierwszy miesiąc, pierwsze dwa miesiące, czy trzy miesiące biznesu tego małego, ja bym się starał prawie wszystkie reklamy, albo w ogóle wszystkie reklamy uruchamiać celem zasięg, ewentualnie celem odtworzenia wideo, żeby docierać bardzo szeroko. Bo to finalnie przełoży się na to, że ktoś cię pozna, ktoś cię potem rozpozna na ulicy i generalnie te polecenia, jeśli jesteś dobry, powinny się pojawiać. Dobra. Powiedz jeszcze, jakie typy reklam wybierać? Czy tutaj konkretnie iść w te wideo i wszystko robić w formacie wideo, czy jeszcze jakieś inne typy postów właśnie pod reklamy wybrać? To znaczy ja bym tym mieszał, bo bardzo fajnie sprawdzają się dobrej jakości zdjęcia, bo jeżeli masz fajne zdjęcie, masz fajny baner, ktoś go fajnie przygotował, jest czytelny, to też będzie dalej jakby użyteczny, bo wciąż w małych miastach poziom marketingu jest bardzo taki początkujący i te wszystkie komunikaty facebookowe zwykle są brzydkie. Więc jeżeli ty zadbasz o banery, zadbasz o dobre zdjęcie, o czyste zdjęcie swojej twarzy, swojego produktu, to w małym mieście taki baner, on też się będzie bardzo fajnie sprawdzał, bo będzie od razu na poziomie pro. Natomiast, jeżeli chodzi o reklamy, ja bardzo forsuję wideo, dlatego że wideo to jest coś, czego się boją wciąż przedsiębiorcy, boją się jego firmy, boją się ludzie, a kiedy na wideo ty wystąpisz jako osoba, która wykonuje tą usługę, czy daje ten produkt, to z automatu dużo łatwiej się to ogląda. Tak jak z tym podcastem, jakby też łatwiej słucha się kogoś, kto jest Pawłem, niż firmą X. Jakby często wchodzimy dla ludzi do social media, bo to są media społecznościowe. Z tego powodu głównie wideo, ale jeżeli masz dobry baner, dobrą grafikę, którą zrobi ci grafik, a nie ty w Paincie, to bardzo polecam. Tak, no tutaj też fajne to, co powiedziałeś, bo my jako ludzie mamy coś takiego, że bardziej ufamy ludziom, więc jeżeli taki przedsiębiorca się pokaże, no to wzbudza większe zaufanie. Tak? Niekiedy też widzę reklamy firm, gdzie jest jakaś firma X, która robi strony internetowe, wchodzę, w ogóle nie ma za tym człowieka, a gdybym zobaczył na przykład film, gdzie widzę tego przedsiębiorcę, tak, no i widzę realnie, namacalnie tą osobę, która tą stronę będzie robić, bardziej bym tej osobie zaufał. No to psychologicznie też bardzo fajnie działa.
Co jeszcze chciałem zapytać, jeżeli chodzi o te fanpage, no też jest taka mania, że ludzie zakładają sobie fanpage i zapraszają wszystkich znajomych, żeby polajkowali i właśnie bardzo skupiają się na tych lajkach, czy w ogóle zapraszać znajomych do polubienia, czy zbierać te lajki, czy w ogóle możemy mieć fanpage, gdzie będzie 5 lajków i to też będzie ok. Znowu zależy od strategii, natomiast zwykle my jako przedsiębiorcy, my się tak nastawiamy, bo dla nas biznes jest takim naszym trochę dzieckiem i jak wszystko w biznesie idzie dobrze, nam się wydaje wtedy, że jest ok. Czyli jeśli mamy lajki, mamy komentarze, nam się wydaje, że to jest super. Ja bym tak sugerował, jak zakładasz teraz fanpage jako nowy przedsiębiorca, abyś najpierw go założył, dopracował sobie go, zaczął od uruchamiania reklam płatnych i tego, żebyś tam na tym fanpage'u miał 2, 3, 4, 8 postów wartościowych, z których będziesz dumny i kiedy już jakby rynek lokalny zobaczy twoje posty, zacznie komentować, może da ci lajka jednego czy drugiego, to dopiero wtedy bym zaprosił znajomych. Bo problemem często, który mamy, jest to, że samo zapraszanie znajomych moim zdaniem jest ok do biznesu. Kiedy masz biznes lokalny, masz znajomych z Warszawy, a mieszkasz w Warszawie, no to mogą tego użyć, prawda, jakby tego biznesu. Tylko, że kiedy fanpage jest pusty, masz tam dodaną pierwszą brzydką grafikę i pierwsze brzydkie logo, to ten znajomy, jak nawet go zaprosisz do polubienia strony, to nawet jakby z szacunku do ciebie on wejdzie, sprawdzi sobie, o, Paweł coś robi, no to fajnie, kibicuję mu. No ale wchodzi i jest brzydko. No to on wyjdzie z tego, bez tego lajka, no bo po co ma oglądać brzydkie rzeczy później. Natomiast jak ty wytrzymasz te pierwsze 3 miesiące, wiesz, bez lajków i dopiero potem będziesz zapraszał tych znajomych, to oni wchodzą na gotowy produkt. Oni widzą, o, naprawdę się przykłada. Nie myślałem, że Paweł jest tak dobry marketingowo. Kurczę, odważył się nagrać film. I zobacz, to totalnie jest inny poziom emocji, który wtedy wywołujesz, niż kiedy zakładasz fanpage i masz tam brzydkie logo na przykład, nie? Mhm. Okej, okay, dobra. Każde takie medium społecznościowe rządzi się swoimi prawami. Trochę inaczej chyba się działa na Facebooku, inaczej się wykorzystuje Instagrama, więc trochę o Instagramie może powiedz, czy jakie tam są różnice, co na Instagramie powinniśmy robić, jak możemy Instagrama wykorzystać do promowania naszej firmy małej. Jeżeli masz małą firmę, to co ja bym Ci bardzo polecał, to po prostu założenie sobie profilu niekoniecznie firmowego, na przykład, nie wiem, strony www, ale właśnie Paweł Leżoch i strony www wtedy. Załóżmy, że robisz strony, prawda? To wtedy Instagram jeszcze bardziej działa inaczej. Instagram działa dobrze i jeszcze lepiej niż Facebook, kiedy są tam ludzie, a nie marki. Markom na Instagramie jest trudno zyskać tą autentyczność, a Instagram jest fajnym medium, dlatego że jest trochę szybszy niż Facebook, jest nowszy niż Facebook, więc tam relacje i jakby kontakty buduje się dużo szybciej. Więc wtedy, kiedy ty masz tam Paweł Leżoch stronę www, to najlepszym pomysłem na to, co ty możesz zrobić jako początkujący przedsiębiorca, jest po pierwsze regularna dokumentacja swojej pracy w formie czy postów, czy instastories, żeby ktoś, jak już na twój profil gdzieś wejdzie, to mógł faktycznie poznać twoje myślenie, twoje podejście do życia, bo to może z nim, wiesz, rezonować, on może poczuć, że o, on ma podobne wartości do mnie, więc niech mi zrobi stronę, to jest jedna rzecz. A dwa, początkujący biznes powinien jak najwięcej starać się zaistnieć na profilach innych ludzi, na przykład pisząc komentarze, ale komentarze merytoryczne, nie komentarze w stylu wpadnij do mnie albo zrobię ci stronę, no ale załóżmy, jeżeli jestem człowiekiem z Warszawy i ty też jesteś z Warszawy, i widzę na przykład, że ty robisz strony. No to jeżeli piszesz posta, to ty chcesz mieć komentarze, więc jak ja ci skomentuję, to się będziesz cieszył. I ja muszę teraz pomyśleć tylko, o czym rozsądnym możemy w tych komentarzach pogadać. I nie mogę ci pisać, Paweł, ładna strona, bo to będzie za bardzo płytkie, ale mogę ci zadać pytanie o tą stronę. Słuchaj, Paweł, mam stronę na WordPressie, potrzebuję tam, nie wiem, sklepu. Czy to jest trudne, żeby to zrobić, czy zrobię sobie to sam? Ja cię o to pytam, robi się z tego dyskusja, a ty już sprawdzasz, kto o to pyta i wchodzisz na mój profil, bo zadałem ci komentarz. I w taki sposób możesz budować swój Instagram na początku bez kampanii płatnych jako przedsiębiorca, po prostu komentując 9, 10, 15 postów z twojego miasta dziennie. I taki komentarz, jeden, drugi, trzeci, 15 każdego dnia, w ciągu miesiąca masz ich bardzo dużo i finalnie bardzo dużo osób po prostu z tobą pogadało w taki sposób. To jest świetny motyw na to, żeby budować sobie swoją taką rozpoznawalność, żeby ludzie zaczęli cię kojarzyć. Okej, okay, są narzędzia, które służą do automatyzowania tego, tak zwane boty na Instagramie, które chodzą i gdzieś tam z automatu lajkują i dodają jakieś komentarze wszędzie te same. Czy w ogóle wykorzystywać coś takiego, czy raczej nie polecasz? To znaczy pytanie, co chcesz osiągnąć? Czy masz jako przedsiębiorca problem z ego i potrzebujesz, wiesz, dużo liczb, no bo to jest też pewien problem,
Wtedy bota możesz sobie włączyć i ryzykujesz to, że będziesz miał bana na Instagram i ktoś, że Instagram ci skasuje konto, no bo to jest wbrew temu, co Instagram chciałby uzyskiwać na swoim portalu. Więc oni to komunikują, że to jest niezgodne z ich polityką. Natomiast ja botów nie polecam dlatego, że ludzie wiedzą, że to są boty, więc wychodzisz na idiotę po prostu, tak skracając wątek. Kiedy ktoś widzi komentarz pod twoim wideo, załóżmy, że dodałeś swoje wideo, nie wiem, mówisz na tym wideo na przykład o tym, jak kodujesz stronę, a tam masz komentarz automatyczny oczywiście, Paweł, bardzo ładne zdjęcie. No to, to brzmi idiotycznie, prawda? I to jakby nie rezonuje z tą osobą. Ona widzi, że to jest bot. Więc totalnie boty odradzam i wiem nawet to, że kiedy nie ma tam zaangażowania, bo coś ci robi bot, to mimo dużych liczb, które uzyskujesz, dużych zasięgów, to się w ogóle nie przekłada na relacje z tymi ludźmi. No a my kupujemy od ludzi, którym ufamy, a zaufanie to jest zbudowanie relacji z tą osobą, prawda? Więc generalnie przedsiębiorcy są ciekawym takim, z takim tworem trochę w społeczeństwie, bo z jednej strony oni wiedzą, że nie ma nic za darmo, że żeby mieć biznes trzeba się napracować, a z drugiej strony wciąż szukamy takich sobie skrótów i haczyków i to nie działa zbyt dobrze, więc ja odradzam mocno. Okej, okay. Fajnie powiedziałeś o tym, że możemy na przykład na Instagramie chodzić na inne profile i tam komentować, tam się wdawać w dyskusję. Bardzo fajny patent. Masz jeszcze jakieś takie metody, sztuczki, kruszki ogólnie w social mediach, co moglibyśmy robić, żeby, no, żeby jak najbardziej się to przekładało na pieniądze, na nowych klientów, więc jakie takie może jeszcze dodatkowe metody moglibyśmy zastosować, żeby tych nowych klientów pozyskiwać, do nich docierać? Poza kampanią płatną i poza tym, co do tej pory mówiłem, bo kampanie płatne są najskuteczniejsze dla każdego, dlatego że to działa, jeśli umiesz zrobić dobrze. Natomiast to, co ja robiłem przez pewien czas, to było to, że każdemu nowemu followersowi na Instagramie nagrywałem wideo, takie powitalne. I to nie było wideo z intencją sprzedaży czegokolwiek, ale kiedy widziałem, że ktoś typu, nie wiem, Jan Kowalski z Wałbrzycha kliknął mi follow i widziałem na Instagramie, na moim telefonie, że mam nowego followersa, to autentycznie zbierałem sobie to wieczorem, wchodziłem na profil Jana Kowalskiego i kilku innych osób, które mnie wtedy zafollowowały. Patrzyłem sobie serio, co ten człowiek robi, o czym pisze w postach, czym się interesuje i jaki jest jako osoba. I nagrywałem mu wideo. Brałem telefon i nagrywałem takie wideo w stylu: cześć Janek, widzę, że jesteś na moim profilu, że dałeś mi follow, dziękuję ci bardzo. Powiedz, jak trafiłeś do mnie, a dodatkowo powiedz, dlaczego w ogóle interesujesz się kolarstwem. Widziałem, że interesujesz się kolarstwem, prawda? Skąd to wynika? I autentycznie z tymi ludźmi gadałem po prostu sobie, bo byłem ciekawy, skąd są u mnie, co przyniosło ich do mnie. No a dwa, faktycznie może wiedzą coś o życiu, czego ja nie wiem, prawda? I w ten sposób sobie budowałem relacje. Co się okazało? Dla większości z tych osób, 98% w ogóle prawie, moje wideo było pierwszym wideo, które oni dostali spersonalizowane. I to ludzie teraz doceniają bardzo. Zobacz, my jako społeczeństwo się bogacimy. My już nie potrzebujemy jakby takiej pustej atencji, czy nie potrzebujemy przedmiotów w życiu, ale nie mamy czasu. I kiedy ja tym ludziom czas poświęciłem, przez to, że sprawdziłem ich profil i nagrałem coś faktycznie o ich życiu do nich, oni wiedzieli, że to musiałem sprawdzić, wiedzieli, że wysłałem im wideo, czyli musiałem to nagrać personalnie do nich i bardzo był duży odzew tego, że ludzie nawet potem przyjeżdżali z Gdańska do nas, do Rzeszowa na szkolenie, bo mówili, że zainspirowało ich to wideo i byli ciekawi, jak my szkolimy na przykład z social media. Więc takie rzeczy polecam mocno, bo wideo w social media takiego personalnego nie robi nikt do tej pory, nie znam takich osób, a to działa super. Tak, też miałem takie doświadczenia, na urodziny dostałem dwa takie filmy właśnie od przedsiębiorców, od osób, które coś tam właśnie o marketingu wiedzą i był taki naprawdę efekt wow, że te osoby się zaangażowały, że one poświęciły mi faktycznie swój czas. Nie napisały nam po prostu wszystkiego najlepszego, gdzie tam wiesz, kopiuj, wklej do wszystkich, którzy mają urodziny, tylko faktycznie się zaangażowali i poświęcili mi swój czas, żeby nagrać mi personalne wideo. To było tak przyjemne, więc to jest naprawdę świetna metoda, fajnie to działa. Tomasz, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Powiedz na zakończenie, gdzie możemy cię w internecie znaleźć i z czym możemy się do ciebie zgłosić. Możesz mnie znaleźć na stronie kamansocialmedia.pl. To jest strona mojej agencji, gdzie obsługujemy profile firmowe, prowadzimy Facebooki, Instagramy, robimy kampanie i szkolimy z tego, zarówno na dużych szkoleniach, takich na 200 osób, jak i przy konsultacjach takich skype'owych, indywidualnych. Po prostu doradzamy, jeżeli ktoś ma takie ambicje, żeby sobie to wdrażać sam, albo ma mały biznes i nie stać go na naszą obsługę. Dodatkowo możesz znaleźć mnie na Facebooku Tomasz Więch albo na Instagramie Tomasz Więch 1. Generalnie na wszystkie zapytania odpowiadam w ciągu 24 godzin, więc jestem bardzo zadowolony wtedy, kiedy ludzie o coś piszą, pytają.
czym się możesz do mnie zgłosić jeszcze, to możesz zgłosić się z tematami typu sklep internetowy, strony internetowe również, bo mam od tego zespół osobny, który jest sześcioosobowy również, który robi takie rzeczy, więc takie tematy online marketingu, sprzedaży, popularności, transmisji na żywo w internecie, to są tematy, które my realizujemy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, cześć.